Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Czarnobylica, to jest kolejny odcinek symulatora Euro Truck Simulator 2. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie kontynuację poprzedniej trasy. Jesteśmy już po podróży domowej. W dzisiejszym odcinku mamy też utwór, podkład muzyczny od pana Petera. Polish Track Driver. Bardzo miło słucha się tych utworów. Przygotuj się do skrętu w lewo. Więc możemy lekko swoje uszy skręć w lewo. Leczyć tymi dźwiękami. Zbyt duży bieg wyrzuciłem, trzeba do połówki zredukować. Przyciszyłem lekko dźwięki symulatora. Jeszcze jest niedobrze, teraz za głośno. No, teraz myślę, że będzie w porządku. Jeszcze dźwięki symulatorowe, jakieś takie dziwne rzeczy się dzieje w poprzednim odcinku, nie wiem czemu. Skręć w prawo. Tak jak dodałem gazu, to najdziwnie takie harczenie było. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Jak puszczają, to czemu by tego nie wykorzystać? Wykorzystaj ten mechanizm, skoro mamy automatyczny strzelnik.
Chłopacze sobie powiedzieliśmy w dziwnym życiu. Oczywiście na ciężarówkę, ale... pojeździ z automatyczną skrzynią jego mówię na przykład samochodem. I no... jest to coś innego niż jazda na symulatorze. Z automatem w moim życiu. Prawie w życiu danej ułatwienia symulatorze. Ja tu się jestem przyzwyczajony do tego manualnego skrzynią jego. Przez symulatorach jazda wymaga mniejszego skupienia niż na prawdziwej drodze. Różne dziwne rzeczy potrafią się zdarzyć. Szybciej. 10 na godzinkę szybciej zajdzie. Cały 20% procesora mojego zużywa OBS, a sam symulator zużywa trochę więcej. Właściwie inne te odcinki z Euro Trucka zajmują. 24 minuty odcinka zajmują 5 GB miejsca. Za co mam było 8 godziny więcej? To jeszcze taki wysoki skrzynny. Przecież trochę nie ciężarówka, bo tyle jego mało dostanę w 88. Nigdy jej mandat nie dostanę. Gdyż to już jest standardowa prędkość. Albo mi się wydaje. Dobrze, bo tyle jeżdżę. Trzymaj się w prawej stronie, a następnie zjedź w prawo. Z tego co widziałem, wydaje. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Trzymaj się w prawej stronie. Jakbyś ostrzej się odrobił. Dobra, nie pedałujemy, pedałujemy. Dobra, czysta droga, więc można by od razu na środka wypadł. Tam ci zanim się rozbędą ciężarówka minie powieką.
się przeżyłem wiele lat, bo pragnę zwiedzić cały świat, ale mi życia nie wystarczy, to fakt. Ścigałem z losem ciągle się, zbyt krótkie noce, długie dnie. Miałem to wszystko jak na tarczy. Oh yeah. Trzymaj się lewej strony. Nie ma chwili, kiedy tak, ciągle samotnie gnasz pod wiatr. No jeśli chcesz, to możesz sam. W porządku, obliczenie nowej trasy.